Kaj manj se zmenčuješ? No, dobarite. Kdy spavim tu, moji kobieti, babka mieszka. No. Wiem, czy ona jeszcze żyje, czy może już zlekło. Ale kurwa mi dobra dura. Ja to nawet już do ich chaty nie chodzę. Tylko Aga wołała mnie i mówi tak. Ci wychodź, bo trzeba zakupy do windy. Rzucić i powolutku do autobusu. Żeśmy pralkę przywozili stąd, na Ruską. No, każda będzie. O, to by no. Żeśmy pralkę przewozili na Ruską. No. Co to jest stąd do niego samochodem? 10 minut drogi. 7 dych sobie kurwa zażyczył, no. Przykład mi bardziej. No, kaj mam przygotowany, gazeta jest. Widzę, piwko w kieszeni jest. No, ja jedyny złodziej, który byłem w pensjonacie w poezji w Starskiej Porębie. No nie? Wiemy, gdzie Starska Poręba? Wiemy. I no i Halina mówi tak, właścicielka pensjonatu mówi tak. Ich było 10 z Gorzowa, a ja jeden tylko ze Szczecina. No jakoś mnie tam wkręcili do tej roboty, jakoś tam nie narzekałem. No i Halina kiedyś jedzie do Tesco, do Jeleniej Góry i mówi do mnie tak. Panie Sebastianie, przypilnuje pan mi pensjonatu? Pewnie. To teraz uważajmy, jaki pensjonatu przypilnowałem. Dobra. Ok. Ono mówi, że jedzie do Jelonki, do Jeleniej Góry, do tego Tesco. Ja mówię, dobra, to jedźcie, powa, no nie? A ja tak. Miałem dobrego kolegę z Gorzowa, młody chłopak, kierownik się tylko prób, mówi, chłopaki, jeszcze raz was przyłapię na białym, wylatujecie z roboty. Ja mówię, a ty kurwa, gdzie spaliłeś, jak ci ujarali, to co? Płakałeś, kurwa, w łóżku, no nie, z tym laptopem, kurwa, z tym filmem. Nie przeklinaj tak. Zaczęłaś przeklinać. Mówię, jak chcesz przeknąć, powiedz Chiny i tyle. Nie, Japonia. Made in Japan. No. No i mówię, i co? Nie zbakał cię młody? A on mówi, no trochę mnie zbakał. A mówię, a frytki nie zjadłeś od niego? No wiesz co? Łyżką 5 gram zasunęłem. Ja mówię, jak chodziłeś przez 3 dni? Jak robot do tyłu, no nie? O mój, no, myślałem, że mi serce wysiądzie. Ja mówię, no, a ty nie masz serca, ty masz części zamienne, od czego trzeba zacząć. No, on się na mnie patrzy, mówi, chłopaki, zero białego na pokładzie. Ja mówię, a co tu twój pokład jest, to jest Haliny pensjonat. Się nazywa poezja i ja będę sobie poezjował, jak będę chciał. On mówi, nie, jak was złapie na białasku, to bim, 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 kopnia w tyłek będzie i wek. Ja mówię, ja ci dam wek. Co, niemiecki znasz? Nie, ja mówię, to po co po niemiecku mówić tak? Ja mówię, a wódkę kleję czy z dziadki w pokoju, to dobrze? Taki Leon, no nie? Stary milicjant. No i w wieku 60 lat, a on więcej kustaków nakład niż my we trzech. Mhm. Ale no, normalnie koń, maszyna. Dzisiaj mi się śnił bardzo fajny film. Tak? Kiedyś chcę go obejrzeć. A jak? Rocky. Rocky? Jak Iwana Drago po kłach walił, no nie? Nie lubię tego Ruska. Oglądałem go ostatnio, nie ostatnio, jakieś 2 miesiące temu, bo byłem tutaj u takiego gościa na Gumieńcach. Oglądałem Cuba. To jest pułapka, no nie? Kurczę, jak oni tam robili. Gościu wyskoczył przez okno, wypimpnął się, no i ten co tam... On tam ludzi tak normalnie wieszał do ściany, przywiązywał klinami. Tam miał jakieś tam pręty powkładane, no i ten. I ta jedna taka starsza kobieta mówi tak, pomóż mi! On, pomóż jej, no nie? Moja matura mówi zawsze do mnie tak, Siwecki, ja mówię, co jest? Jeszcze raz mi jakiś horror włączysz, to cię zabiję. Ja mówię, czemu mnie zabijesz? Ja mam
Czekaj, ja mam 55, ona ma 20 lat, starsza 70. No i mówi, jeszcze raz mi jakiś horror włączysz, to cię zabiję. Ja mówię, co się stało? Ja nie mogę spać przez te twoje filmy głupie. Ja mówię, jak głupie? Jeszcze przez siebie się w łóżko zesikałam. Ja mówię, to, czyli miałeś wrażenie chociaż, jak to, nie po tym filmie. No tak. Ale melodia była. Mój stary jak był, albo otec taki. Kajman, odwozimy cię na Nieboszewo. Bo matka mieszka na Rogiańskiej, co nie? Na Komuny Paryskiej. Później ja z nią też mieszkałem. Dobra, odwieźli mnie. A i do niego, pies, bo on ma krzywe pies, jego tak mało nazywa, no nie? Pies, idź po to, pies, idź tu, przynieś to, przynieś tamto. Mój pies tak fruwał, no nie? Dobra, odwieźli mnie na Kraśnickiego, a miałem 87 metrów mieszkanie. Ja mówię, mniam. To znowu, tak dacie mi mniam. Daj mu dwójkę, niech smoruje do domu. I tak zaraz wyjdzie, bo się nadmucha. Ja mówię, nie, bo się dzisiaj nie będę pimpał. Magdę obudziłem. Ja mówię, co ty robisz? Ona siedzi po turecku. Dwa piwa bezalkoholowe i jedno jakieś takie mocniejsze, no nie? Ja mówię, weź, mówię, idź na kojo się walnij, no nie? A nie mówię, jakąś kosiankę robiła. No, ona mówi, nie mogę wstać. Ja mówię, po jednym piwie, który ma 7-2%, no trochę się upiłam. Aha. Ale pokaż te bezalkoholowe. Patrzę, no 0,05 chyba. Ja mówię, no to ładnie, że się nadunia, to ja widzę ciebie na weselu. A ja byłem, tak, raz byłem w życiu, byłem na ślubie, nie, na weselu byłem, bo mnie zaprosili koledzy. I oni tak, gdzie jest Leon? Ale on leżał pod stołem. A mieliśmy, tak to się mówi, szwedzkie stoły porobione, nie? Tak długie na cały pokój. No i Leon leży pod stołem i pukasz klanką. Tu od spodu. Co jest, dziadziuś? Pić! Nalej się. Nalał mu po szklanki. Dziadek przywalił. Szklankę położył koło siebie. Dobra, czekamy dalej na jakie rozwoje będą po tej szklance. Nie mija 10 minut, dziadek puka. Dajcie mi pić! Wlej mu. Tylko wlej mu całą, żeby nie marudził. 200 gram. Na dwa razy. Przetrawił. Dobra. Siedzimy, gadamy, jemy, pijemy. No wody było tyle, że masakra. I ja mówię, wiesz co, mówię, ja bym Heineken nawalnął. A ziomek mówi, to ja ci zaraz zamówię, taksówkę, ile chcesz, kratę czy ile, czy dwie kraty, czy cały sklep? Ja mówię, nie, no nie fisiuj, lubię Heinka, bo on ma taki smak marihuany, no nie? No i dobra, Sylwek zadzwonił, przywiózł mi cztery piwa, ja mu daję złotówkę, mówię, chociaż zdychę za drogę, no nie? No dam jeszcze, muszę za kurs zapłacić, mówię, to płać, mówię, od tego jesteś, nie? No i bombrujemy. A dziadek puka, mówi, dajcie mi jeść. Co chcesz? On mówi, golonki bym pimpnął. To dajcie mu tą golonkę, niech chłapie, może tą koparę na chwilę zamknie. No, on mucił, on stależa łapami, no i tak. Pół tam tej wykładziny to tak było upimpane, że masakra, wszystko mu złap leciało. Dziadek puka, mu nie chcę. I tak w ręku podawał, żeby mieli golonkę, no nie? W ręku. A dziadek talerz też zjadłeś. Nie, no mam obok leży, będę miał na peciki. No dobra, to trzepuj do tego talerza, żebyś tylko na dywan nie wali. I tak mówi przez dywan, wygląda jakby nie wiem, jakby królik kupę zrobił, no nie? On mówi tak, dobra, ja już się najadłem, on już zjadł dwa gryzy, mi wystarczy, bo ja jem oszczędnie. No, a jakby była wojna, to jak ty byś jadł? Całą golonę byś zjadł na całą jedną szklę, bo ona była na przykład? Dobra, dziadek, co chcesz jeszcze? Nic, fajka. No jak nic, jak chcesz fajka. Dali mu pupaczki papierosów. A on tak, rzucił tymi papierosami. Co ty mi mocno dajesz? Nie, no zaraz ci Marlboro kupię, co? Nie, ja bym Kamela pimpnął. No, a kolega mówi, bo oglądał psy, no nie? I wiele razy oglądaliśmy to pijako. I mówi, tak, a wiesz, że tutaj... To tutaj pali Kamele? Nikt, tylko Franc, to musi iść do niego. No i dobra. Ja mówię, idę do drugiego pokoju. Co chcesz? Ja mówię, no ja sobie film obejrzę. Taki jaki chcę. Puściłem sobie pierwszą miłość, normalnie. Bo się w kryminale nauczyłem tego oglądać, nie? No. Jeden klepał dziadek, pierwszą miłość, drugi, trzeci. I dobra, sobie włączyłem tą pierwszą miłość, akurat 18 była. Dziadek piło źle. Ja mówię, czy on motorniczy?
weź go ucisz. Jego się nie da uciszyć. Ja mówię, jak się nie da. Idę do siebie do pokoju, zaraz zobaczę, co zrobię. To znaczy, to nie był mój pokój, ale można powiedzieć, że mój. Poszedłem, bo mi mama wykupiła na kadłubka przychodni relanium piątki, no nie? Mhm. Chcesz jeszcze wódki wódkowej? No pimpnąłbym. Ja mówię, to się napimpasz. Cztery piątki mu wrzuciłem. Do pół szklanki wody. On mówi, a czemu ona taka gorzka? Ja mówię, a ty piłeś kiedyś słodką wódkę? A co ja mówię, a przed chwilą to jaką piłeś? Marinową, co może? No nie, ale ona jest dla mnie za gorzka, ja nie będę pił. Chciałeś wódeczki, pij. Walnął, 10 minut nie mija, stań, pomóżcie mi stać. A co ty chcesz? Chcę do kibelka już. Ale jeśli chcesz, to ci damy jakiś tam nosiczek sobie zrobić tutaj i nie będziesz tak fruwał, bo pół chaty rozwalić tą głową. Nie, mówi, kup sztala muszę zrobić. Ja mówię, weź ty, bo to jest kibelka zaprowadźcie, bo za chwilę tutaj nie będzie pokoju. Mhm. Będą segmenty wszystko pozamytane. Usiadł, a ja mam po skórkach bynajmniej tak, że mi się apetyt włącza. Usiadł, dajcie mi zryć, gdzie ta golonka? Już nie ma wyrzucona, bo majtałeś tak nią, tymi łapami, że masz szmatkę, wyczuj ręce. No dobra, łapy, przetarł i tak tłuste miał. Zjadłbym coś. A co chcesz? Pokaż co chcesz, to będziesz jadł. Śledzika bym zjadł sobie. To dali mu tego śledzia. On mówi, co ty sknera jesteś na weselu? Jak sknera? No i ile tu jest jedzenia, a ty mi dajesz dwa tylko takie płatki? Nałóż mi ze cztery. Chleba dziadek chcesz? Nie, ja taki chlebowy to nie jestem. Dobra. Nałożę mu cztery śledzie. Cztery płaty, nie? A takie dosyć w miarę duże i szerokie. Chcesz łyżkę? Ja nie ukroję. Ukroj mi, bo pijany chyba jestem. A kolega mówi, dziadek, nie jesteś chyba pijany, ty jesteś zbombardowany jak motyl. Mówi, nie wiem, czy dzisiaj skrzydłami weź macho. Dziadek tak. Mówi, łyżki nie chcę, widelca nie chcę, łapką sobie opylę. Mój, o, ten mój ulubiony z cebulką. Opyluj dwa kawałki i mówi tak. Dajcie mi jeszcze piciu. Ale ty nie wstaniesz. Ja wstanę, bo do roboty mam na 18. No, miłość świąt, no nie? Gdzie ty pójdziesz do roboty? A mój, do kotłowni muszę zaś napalić jeszcze. A, to już ciebie widzę w kotłowni, w tym piecu chyba. Dobra, dostał jeszcze, ale już mu nie wlewali pół szklanki, dziękuję. Tylko dostał kilika takiego setkę, pimpaj, wypił sobie. Mówi, zapalę jeszcze, dobra? Ja bym to zmęczony. A dziadek mówi, o ty gnoju, co się odzywasz? Ja mówię, dobra, się nie odzywam, tylko się zapytałem, czy jesteś zmęczony. No dziadek mówi tak, no trochę mnie sarpnęło. Dobra. Zapalił pół szluga. Ja patrzę, co on robi. Jemu się machnęło z popielniczką. On wcale z tymi śledziami. Dobra, mówię, to się będziesz bawił z tym petem teraz, z tymi śledziami. Mówię, ale będzie beka z ciebie. Ja mówię, Władek, weź go na telefonie nagraj, no nie? Nie, no nie róbmy trzody, no nie? Przecież to będzie lipa, jak nie wiem co. Dobra, to nie robimy, to nie robimy. I mówi, wypił tego kieliszka jeszcze, mówi, idę spać. I zgadnijcie, ludzie, co się stało. Normalnie w te śledzie ryjem podleciał. On mówi, nie bądź go, bo ładnie cebula z pyska wystaje. No. Ale kot, no nie? No. Number one normalnie. Całą szufladę narkotyków matka mi zabrała. Miałem stówę białego i tam jeszcze miałem zielonego dużo. A paliłem dzień, notorycznie. Rano, po południu, wieczorem. A jadłem jak koń. Ja mówię, wiecie co, ty weźcie te wiadro, przyniesie do kuchni chłopaki. Weź, nie będę wracał do pokoju i z powrotem. O, tam wszystko leciało w temat. Najlepiej moja mama. No, miała wtedy jeszcze, no chyba około 50. Mówi, idę do Iski. Ja mówię, do Fertały? Ona ma Iza Fertała, imię i nazwisko. No i idę do koleżanki, no nie, bo zadzwoniła do mnie, żeby przyjść na kawę. No to ja iść, mówię. Pomknęła do niej. Ja wiem, mija pół godziny. Ciebie, co jest? Telefon dzwoni. Ja mówię, co jest? Przyjdź po mnie. Nie mogę wstać. Ja mówię, jak nie możesz wstać?
Coś ty tam robiła? Wódkę piłaś? Przecież wiesz, że ja nie piję wódki tyle. Wiemy, co tym robiłaś? Jadłam ciastka z haszem. No to grubo, to sama się mi teraz przyprowadź. Na pół piętrze. No kurczę, takiego ciężkiego konia musiałem na rękach nieść do góry, na drugie piętro. Ale dałem radę. Parteru, spokojnie. Ja mówię, daj mi telefon. Ostatni wybieram numer. No ofertała, dzwonię. Tak, słucham. Sebastian z tej strony. No słyszę ciebie. Co pani zrobiła z tą Teresą? To ona zielona jest. Adam z pracy przyleciał wcześniej, bo on pracował w WPC, coś takiego. Przyleciał z roboty. Mówi, co ty taka jesteś zielona? Ona mówi, chyba sałatki się chujowej najadłam. Przepraszam, złej najadłam. Chodzi ty tą sałatkę jadłaś? Koglu mogło w tym barze niedobrym? Nie, mówiła mu koleżanki na kawie, ale zachciało mi się trochę jeść, no i sobie dwie łyżki zjadłam tej sałatki. Dobra była? No dobra, chcesz to iść sobie spróbuj. No. Tacy aparaci. Guzik do nas przychodził, taką miał krzywę chłopak. Jej kolega przychodził do nas, Guzik. Renia, daj pół litra. Spadaj. Jak spadaj? Daj mi pół litra. Wiesz, że będę... Wiesz, że mieszkam z tramwajarem, bo ma taką przyjaciółkę, z którą mieszka, ona jeździ na tramwajach, no nie motorniczo mieszka. No daj, mówi, przyjdzie motornicza, to ci odpimpam. Guzik, nie przeginaj. Nie przeginam, mówi, tylko daj. Idź sobie weź. No. Cztery flaszki wyjąć z tego, z pralki. Przyszedł do pokoju, mówi, Renia, wziąłem cztery sztuki, za to oddam. Kiedy? No mówię, jak tramwajara wrócić z roboty. Dobra, Guzik, jak nie oddasz, to nie przychodź, bo cię w ubikacji zamknę i mordeczkę do kibelka ci włożę, tak dyskretnie. Ale najpierw taką kubkę zrobię, że masakra, obejdziesz się dławi. Guzik mówi, przyniosę cię, przyniosę. No i dobra, przyszła Regina, sąsiadka. No moja mama trochę odżyła, bo jej dałem jakieś tam takie napoje energetyzujące, chociaż ona tego nie lubi. Ale to na kofeinie to jej trochę pomogło. I mówi tak. No idź do tej prarki, ja mnie po co? No bo będziesz się prarkować? Ja może do Izy pójdziesz, do Pertały, może jeszcze ciastek parę trochę zjesz, może zostało na talerzu coś. Stara mówi, nie chcę już tych ciastek na oczy widzieć, nie? Mówi, poczekaj, dojdę do siebie, ja mówię, w porządku. No prawie dobrze. A szybciutko doszła do siebie. Mówi, jedziemy po piesa do schroniska. Ja mówię, Renia, ty się nie dosłapisz. Choćby Hitler, że ty nie dojdziesz. Ty z fotela do stołu powidelec nie trafisz. Siwy, strzelić ci w pysk? Ja mówię, pysk to ma pies. To w mordę chcesz, a my mordę ma krowa. To w co ci mam wydzwonić? Ja mnie najlepiej kopniaka w jaja, że mi się żołędzie zapalili. A po dolary. Wtedy będę wypłacał z bankomatu. No i kurczapka. Jarecka mówi tak, ale bydle jesteś, a my to bydlaka urodziłaś? To po co do mnie tak zadał? Patrzy się na mnie i mówi tak. Wiesz co? Mi chyba syna zamienili w szpitalu. A ja mówię, a wiesz co? Mi chyba matkę w szpitalu zamienili. Mówi, negocjujemy, a my nie negocjujemy. Mówi, idź felką. Poszedłem do drugiego pokoju, babcia, mama cię woła. Mówi, ona ma młodą dupę, ja jestem stara kobieta, ja mam już po 70 latach jestem. No niech ona tą pupę ruszy tutaj do mnie. Ale mówię, no, no coś tam liczy, tylko nie wiem co liczy, tak skłamałem tam, nic nie liczyła. To weź ją zawołaj na chwilę. Ścianę puknąłem 3 razy. Cieniu! Morska patrzy w oknie. Co? Chodź, babcia cię woła. Przyszła, mówi, Felek, miałaś przyjść do mnie. Ona mówi, ty chyba chora jesteś. Mówi, Seba, nie, ona mu, nie, to mnie wkurzało, bo ona nigdy nie powiedziała mojego imienia poprawnie, tylko tak, Sebastian. Ja mówię, jaki Sebastian? Sebastian jestem. No i huśtawka jasna. Dobra, przyszłapała się. Mówi, jadę na giełdę, auto sprzedać. To jedź. Siwy jedziesz ze mną, ja nie jadę.
Nie, bo ty robisz Borutę, wchodzisz do sklepu, coś tam, cukierka weźmiesz, później afera, później mówisz, że ty miałaś to swoje, a chustawka, mówisz, co? Ja z tobą na sklep już nie chodzę. Czyli ona jak idziemy do Stokrotki, ona wkłada do koszyka i bierze dwie torby. No i niby wystawia na kasę, no tam trochę wystawia, a połowę już ma w reklamówach. No, to agentka. Tylko o tym się ma nikt nie dowiedzieć, to nie? Siedziała za współdział w morderstwie, 10 lat, nie dostała, ale po 8 wyszła. Ja byłem w ośrodku wychowawczym, przyjechała do mnie, żeby mnie wziąć na przepustkę, bo dostała 5-dniową losówkę. Może być i losówka. I mówi, jedziemy do domu, no nie? Mówi, idź do wychowawcy, zaprowadź mnie do niego i powiedz, że chcę cię wziąć na parę dni do domu. No dobra, poszliśmy do wychowawcy, a tam nie ma tak w tym poprawczaku, że tam idzie mój wychowawcy, mama mnie chciała wziąć na chatę do siebie na kilka dni. Nie. Tam dostajesz taką losówkę i musisz wszystkich wychowawców, wszystkich nauczycieli, pielęgniarki i nie wiem tam jeszcze kogo, tylko nie palacza, podpisy pozbierać, nie? To mi trochę zajęło ze 40 minut. Tu zapukaj do drzwi, tu zapukaj do drzwi, a to Antoniewo. To wszystko było za skokami takim bajzu, w takim lesie. No i musiałem się tam szwendać po tych katach. Dobra, ogarnąłem ten temat. Ja mówię, gdzie jedziemy? Do domu? Tak, jedziemy do domu. Ja mówię tak, no to chodź. Tak wszystko weźmiemy i jedziemy na dworzec, bo do skoku, bo jest taka miejscowość skoki koło tego Antoniewa, jest aż 4 km, ja nie będę z buta piłował tyle. Chociaż byłem młody, to mogłem sobie maszerować, tylko z nią gorzej by mi się chodziło. No i jesteśmy na dworcu, już w Poznaniu byliśmy, ze skoków do Poznania przyjechaliśmy. Ja mówię, ty, co ty robisz? Czy ty wsiadasz w pociąg do Wrocławia? Tak, jedziemy do domu. Ja mówię, jakiego domu? No jedziemy do domu, ja mówię, nie, do Szczecina mamy jechać, a nie na jakąś wichurę do Szklarskiej Poręby. Tam psy dupami szczekają. Siwy, proszę cię, chodź, pojedziemy do babci. Pójdziesz do kolegów, z którymi robiłeś na budowie, będzie gitarka. Ja mówię, nie pójdę nigdzie na żadną budowę, ani do żadnych kolegów. Ja chcę normalnie jechać do siebie, do Szczecina. I nie było tyle czasu tam, że w masakra. A mieszkałem wtedy na Chorze jeszcze. To dobra? Dobra? Ona jest taka, tam się nie ma, to jest taka, jakby swój klapsza w tyłek dostał. Taka niemrawa, o jakiś mówi. Aha. No, kiedyś kumpel do mnie mówi, we Wrocławiu. A więc, że oni znaleźli wczoraj w swoim tych telefonach policyjnych, że ja byłem w Gdańsku, gdzieś tam, kurde, mokre. Że gdzieś tam, jeszcze gdzieś tam, mają wszystko w tych, no nie, swoich piernikach małych. No nie takie małe. Bo mi tak mówi, niech pan podniesie twarz do góry, bo to już był wieczór, już była szaruwa taka, znaczy na wczoraj, to już ciemniało było. Niech pan podniesie buzię do góry. Przepraszam, ale muszę panu zrobić zdjęcie. Zrobił mi fotkę, wyjęli moje papiery, porównywali zdjęcia. No to pan. Jeszcze raz mi przyświecił twarz. W porządku, panie Sebastianie. A ja z tymi piwami, żebym przypał sobie zrobił. A skąd ja mogę wiedzieć, że to pieski stały? Ja myślałem, że to taksówka, patrzę, jedna odjeżdża. Jedna a tu smoczki sobie stały. Jedna odjeżdża. I zaliczyłem glebę z tubę. Najlepiej to miałem w Zdrojach. Zabrali mnie na mąszczą z jakiejś przychodni, tylko chyba z Kadłubka, nie pamiętam, ale zabrali mi z jakiejś przychodni. I mówi, chce pan się leczyć? No mówię, poleczyłbym się trochę. Ale ciekawe czym? Macie dużo psychotropów? Ja nie jestem pielęgniarzem. Ja mówię, ojejku, już tak się nie unoś. No ja mówię, to jak wy myślicie polecić? No dostanie pan bombę na 6 tygodni i będzie bez picia. No bez picia było. Na drugi dzień przylatywał Hanysz, bo taką miał krzywę. No. To miał taką mordę jak cygan, taką brudną. No przyleciał Hanysz, mówi, Siwecki coś brakuje. Mało. Za 5 dni da się rady załatwić. Ja mówię, no patrz, już ci wyczepię. Dam ci skarpety brudne, pójdę do lombardu, opylisz się i będziesz miał 5 dni. On mówi, no zwariowałeś, Siweczki, no nie będę się z tymi swoimi smurtkami rozwalał po schodach, bo jeszcze się zabije, kurczę, oporecz. Ja bym to wrzucić jakieś tam
pielęgniarce mówi tam do szuflady, jak będzie leki wydawać, może ją szybciej zetnie. O mój, nikada. Ja mówię, o, ty już po rusku do mnie pimpasz. No były przeboje. A najlepiej było w Płocku. Idę na siłownię. Przecież ja nie ćwiczę w ogóle, no nie? No ale pimpam na siłkę. Otwieram sobie lipą na rozcież. 20 luty. Piździawka jak nie wiem co. On mówi, ty, młody. Ja mówię, co młody? Jajko zamknij. On mówi, młody, co ty działasz? Ja mówię, co ja działam? Jaram sobie sluga w oknie, bo nie będę ci przeszkadzał, mówię, przy zamkniętym oknie, żeby ćwisz dalej, no nie? On mówi, przecież jestem spocony, rozebrany. Ja mówię, to najwyżej zapalenie płuc dostanie. Nic się nie stanie. Wezmą cię do szpitala i będzie gitara. No i później trafiłem do tego, do Bydgoszczy. Jedyny szpital więzienny, w którym można palić normalnie na celi papierosy. No, tak. Zwariowałem. Kipisz robią jak szlugi, tam po kieszeniach, skarpety, tam jakieś no, rękawy, nogawki, zamykam bluzy. Gad się na mnie patrzy. Motek, was jest. Co ty, kuźwa, robisz? Ja mówię, jak co robię? Fajki chowam, żebyś mnie zabrał. Przecież to jest szpital jedyny w Polsce, w którym można normalnie palić oficjalnie papierosy. Co ty się przejmujesz? Wyrzucaj to się z kieszeni. To wysypałem. I mówi, proszę wyjść z celi. Ja mówię, czekaj. Nie bądź taki bez strzałka. Ja muszę policzyć, ile mam rakietów. Policzyłem 12 paczek papierosów. Ja mówię, jak mi buchniesz chociaż jednego, to idę do dyrektora i masz lipę. I nie będziesz pracował tutaj, jest bardzo zimno, będziesz na gogucie zapylał. Dobra, Motek, idź, nikt nic nie buchnie, człowieku. Dobra, mówię, to idę, zaufam ci, ale chociaż psom się nie ufa. Mówię, ja nie jestem pies, ja jestem klawisz. A mówię, klawisz, jak fortepian czy pianino, taki klawisz? A on mówi, nie, mówi. Synu, uspokój się. Ja mówię, a jeszcze raz ubliżysz mi, to ci pimpnę fikołem, dostaniesz w ryja. A masz gruby ryj, także trafię. Wiesz, że to są groźby karalne? Ja mówię, koło truskawki mi to lata, bo ja nie jestem twoim synem. Co ty myślisz, że ojca klawisza sobie znalazłem? Mówię, wiesz ile mój stary odgibał? Ponad 2,5 dychy odpalił. Zabił 2 petów, takich podobnych do ciebie. A może ciebie chciał uszczelić, tylko nie trafił. I mówię, dobra, dyluj. Obiad. No. Ja mówię, co masz? No ziemniaki, mówi, fasolka i tam jakieś buracki. Ja mówię, wypinaj się z tym. No ale co jest siwy? Ja mówię, nie co jest siwy, ja mam dietę. No to na razie nie masz diety, bo się ci nie przepisali. Ja mówię, to niech mi przepiszą. Wołaj gada. Bo tam była taka jednostka na szpitalce, że kalifaktorzy mieli swoje klucze, co nie? Znaczy nie klucze, tylko wytrychy. Dobra, przyjrzedł gad i mówi tak. To jest Motek znowu. No bo jakaś sfera się kręci, tak. Ja mówię, co to jest? No obiad. Ja mówię, tak, obiad. A mieliśmy takie kąciki, czyli kibelki, takie niemurowane, tylko taka dotąd blacha była, no nie? Tak wokoło, no nie? Raz, dwa, trzy. No i dobra, ja mówię, to patrz. Teraz kto będzie jadł? Pan kibelek. I walnąłem tym platerem o ścianę, no nie? Ja mówię, jak ten talerz spadnie, to nie będę miał z czego żyć. Nie, za mocno się przykleił do tej ściany, nie? Gad się patrzy na mnie, mówi, masz wniosek o ochronę. Ja mówię, pisz dwa, mówię, bo ty jesteś choruwa dla mnie. On mówi, Motek, ja mówię, już nie motkuj mi, teraz jestem dla ciebie pan Sebastian albo pan Motkiewicz. Czekaj, zaraz podejdę, teraz mam czynności pilne. No i dobra, myśmy zrobili swoją misję z kolegą,